Idę na kolejnym spotkaniu. Jesteśmy w Dąbrówce Szczepanowskiej na pętli zjazdu autobusowej. Dzisiaj sobie przejedziemy wjazd do Doliny Izy, z której można wjechać na Lubinkę, którą tam mamy właśnie przed sobą. A wjedziemy od niebieskiego szlaku, od strony Dunajca. Tu mamy niebieski szlak, który prowadzi z Tarnowa do Zakliczyna między innymi. Mamy już jachwice się zaczynają. Z tego co wiem, jeżdżą tędy często krosowcy, także jest on w miarę przejezdny. Tam po lewej przepływa potoczek, który płynie przez dolinę. Jest to taki teren, że często jest wilgotno. Uważać, ślisko. Jakieś pojedyncze potoczki. Skręcamy w prawo, kawałeczek do góry. I tutaj w lewo. Widać ślady krosów, będę sobie gdzieś śmigają. Tutaj też jedna z tras, raczej chyba zjazdowa, jak dla nas. A my sobie jedziemy dalej. I taki zagajniczek ćwierkowy.
niestety teren podmokły. Czasem się coś wywraca. I tutaj taki jeden z mocniejszych podjazdów, krótkich, ale do wjechania. I tu skręcamy w lewo. Trzeba uważać, bo tu jest jakiś żlebik. Wyjeżdżamy do potoczku. No i będziemy się z nim spotykać tutaj przez chwilę. Kilka razy go przekroczymy. Trzeba uważać na kamienie w środku, które gdzieś nie przyglebić. I kolejny raz przejeżdżamy przez potoczek. Trzeba uważać na śliskie kamienie. Stan wody nie jest wysoki, można śmiało przejeżdżać. Dojeżdżamy do miejsca, w którym się krzyżuje ten wjazd do doliny z drogą, która idzie od góry lub w górę do Janowic w okolice takich sadów czereśniowych. No i one się tutaj łączą. No i można tędy oczywiście wyjechać tą drogą. I sobie pojedziemy jeszcze dalej. Jest takie dosyć miejsce przykuwające uwagę. Też tutaj sobie trenują właśnie krosowcy. Myślę, że i rowerem też by się dało zjechać, przynajmniej z niektórych kawałków.
Taki teren wybitnie podmokły. Można sobie tutaj naokoło objechać go takim suchszym wariantem. Tutaj sobie takie zakola tworzy potoczek przy większym stanie, podcina, prostuje, krzywi jak mu pasuje. Kolejny raz wjeżdżamy w potoczek. To jest taki troszkę dłuższy wariant. Można powiedzieć pod prąd. Troszeczkę się wyczyszczą opony. I jeszcze raz. To już jest ostatni taki przejazd. Jesteśmy na dnie Doliny Izy. I mamy stąd kilka wariantów wyjazdu. Zależy kto jak się czuje na siłach, może sobie pojechać. Który warianty zaprezentuję w kolejnych odcinkach. Także dziękuję za uwagę.